Cześć, zapytałem was ostatnio, jaki build chcielibyście zobaczyć następny i wiecie, jaka odpowiedź dominowała? Daj jakiegoś melasa, daj coś wytrzymałego, daj jakiegoś tanka. Dobra, tak się składa, że w Sanctum grałem dosyć sporo Bone Shatterem i to jest właśnie taki build. Zaryzykowałbym stwierdzenia, że po pierwsze Bone Shatter był najlepszym melasem zeszłej ligi, a w obecnej jest jeszcze lepszy. Bo co, znerwili nam trochę Molten Shella, zabrali nam trochę Mana Reservation Efficiency, ale dali nam więcej maksimum Allres na drzewku, a w dodatku build tak mocno skalujący się z siłą swojej broni prawdopodobnie bardzo mocno zyska na nowym wprowadzonym w Crucible drzewku rozwoju broni. Przyjrzyjmy się teraz plusom i minusom buildu. Jeśli chodzi o plusy, to na pewno to, że jest to czołg, jest to build bardzo wytrzymały, zarówno jeśli chodzi o maksymalny hit, który jesteśmy w stanie przyjąć na klatę, ale również o fajny regen. Łatwo przeżywa się degeny, takie rzeczy jak labirynt na przykład, czy większość dotów nie jest nam straszna. Kolejnym plusem jest świetny clear. W środowisku SSF-owym, czyli bez trade'a, to właśnie Bone Shatter regularnie króluje, jeśli chodzi o szybkość levelowania na początku ligi, bo właśnie tak szybko czyści, a przy tym wszystkim jest całkiem bezpieczny, bo tak jak powiedzieliśmy, jest tankowy, a ze względu na mastery aksowe nie zostawiamy ciał, a jako, że nie zostawiamy ciał, to też mniej groźne są dla nas różne pośmiertne efekty. Do tego wszystkiego nie da się nas zatrzymać. Stan nas się nie ima. Zamrożenie też się nas nie ima. To wszystko nie dotyczy Juggernauta, ze względu na jego ascendancję, w której bierzemy notkę Unstoppable. W dodatku stakowanie armora na Juggernaucie chroni nas również przed obrażeniami rodzaju Elemental, czyli Lightning, Cold czy Fire. Sam build jest też generalnie prosty do gry. Jest to najsilniejszy melee, co tu dużo mówić. Jeśli natomiast chodzi o itemizację, to nie stosujemy kryta, a z reguły przedmioty bez kryta są tańsze. Niestety build ma też minusy. Na pewno jednym z najważniejszych jest relatywnie słaby bossing. Relatywnie względem większości innych starterów. Musimy być bliziutko przeciwnika, ciągle bić go, by utrzymać trauma staki, bo żeby robić w miarę akceptowalne obrażenia, musimy cały czas bić. Generalnie bossowanie Bone Shatterem jest nieprzyjemne i powolne. Nie polecam. Kolejnym potencjalnym minusem jest to, że musimy balansować na odpowiednim poziomie accuracy i max life, żeby utrzymać precise technique. To może być upierdliwe, ale to bardzo ważne, więc trzeba. To aż 40% more damage. Podobnie może być z itemizacją. Najoptymalniej, gdybyśmy stosowali bazy Armor Evasion we wszystkich slotach, bo wtedy możemy być beneficjentem Evasion Mastery i Armor Mastery. Armor, które daje nam plus 1 all max res i Evasion, które daje nam 15% dodatkowej szansy na spell suppression. Teraz tak, sam gameplay jest naprawdę prosty. Mamy krzyczenie na lewym przycisku myszy, aktywuje się ono samo. W przypadku single targeta stawiamy na ziemię totemy, a tak generalnie do gry to skaczemy po mapce lip slamem i frost blinkiem i cała walka polega na trzymaniu prawego. Prawy nabija nam trauma staki, im szybciej bijemy, tym szybciej je sobie nałożymy, więc każdym kolejnym ciosem zadajemy coraz więcej, zarówno przeciwnikowi, jak i, uwaga, sobie. Ale ze względu na to, że jesteśmy Juggernautem i mamy Untiring, oraz ze względu na to, że mamy kosmiczną ilość armora, może zazwyczaj nie aż tak dużą, to ten damage fizyczny, który zadajemy sobie samemu, jako Juggernaut powinniśmy być w stanie wytankować. Jeśli chodzi o Path of Building, to klasycznie przygotowałem ścieżkę do levelowania przez cały okres od pierwszego poziomu do jakby late'a i jest tu informacje dotyczące skilli, itemy. I same itemy, które tutaj przygotowałem, w dużej mierze są itemami przykładowymi. Nie musisz mieć dokładnie tych samych, ale patrząc na statystyki, które na nich wyrolowaliśmy, możesz wiedzieć, czego generalnie będziesz chciał szukać. Czyli jasne, topór po prostu z wysokim PDPS-em i attack speedem, ewentualnie jakieś accuracy. Na większości przedmiotów chcesz mieć jakiś life, jakiś spell suppression, jeśli tylko się da. Jeśli będziesz miał armora, bardzo dobrze. A zainspirowany również Goratą, wrzuciłem tutaj Hinekora's Sight, bo myślę, że to jest bardzo fajny amulet na early. A jeśli chodzi o pierścień Defrash, to Defrash wykorzystuje największą zaletę tego buildu, czyli bardzo dobry clear i jeszcze bardziej ją wzmacnia, bo nie dość, że dobrze wyrolowany Defrash przy każdym zabójstwie daje nam buff adrenalin na 3 sekundy, który wzmacnia nas po prostu pod każdym względem, daje nam speeda, attack speeda, obronę dodatkową, dodatkowy damage i praktycznie cały czas ją utrzymujemy, a przy tym wszystkim recover. Jeśli
gracie Bone Shatterem, to prawdopodobnie po to, żeby szybko i bezpiecznie czyścić mapy, Defrash jeszcze bardziej was w tym wzmacnia. Jeśli możecie zdobyć ten pierścień, naprawdę ogarnijcie go sobie. Chociaż oczywiście na bossy trzeba go podmienić, bo na bossy nic nam nie daje. Tak czy inaczej, najważniejszy w tym całym pobie jest dział Notes, notatki. Przygotowałem tutaj klasycznie notatki dotyczące takich rzeczy jak kolejność ascendancji, plusów i minusów, decyzji dotyczących bandytów, panteonu, tipy do levelingu, rozpisane gemy w trakcie levelingu, rozpisane unikaty, na które możecie chcieć zwrócić uwagę, jakieś dodatkowe tipy dotyczące drzewka czy itemizacji oraz frequently asked questions. Dajcie znać, gdyby czegoś wam tutaj brakowało i dajcie znać, jeśli te notatki są dla was pomocne. Samo drzewko jest już zaktualizowane na patch 3.21 i zawiera nowe masterki, takie jak na przykład tutaj. Elemental resistance cannot be lowered by curses. Tak więc wszystko jest już w porządku. Teraz, gdy w tle leci gameplay, porozmawiamy parę słów szybko o levelowaniu, a potem o unikatach, które mogą cię zainteresować. Jeśli chodzi o leveling, to przez pierwsze 12 leveli levelujemy z nerfionym Splitting Steelem. Będzie gorzej niż patch temu, ale to tylko 12 leveli, minie szybciutko. Od 12 levelujemy Sanderem i to już naprawdę powinno iść bardzo, bardzo sprawnie. I teraz tak, kiedy chciałbyś przerzucić się na Bone Shatter, potrzebujesz dwóch rzeczy. Pasywkę Inexorable na drzewku, która daje ci Endurance Charge za każdym razem, gdy samemu siebie bijesz, oraz Ascendancy Untireable, które osobiście proponowałbym wziąć na trzecim labiryncie. Z tymi dwoma pasywkami naprawdę bez problemu wytankujesz własne hity. Teraz tak, jeśli chodzi o unikaty, wspomniałem wcześniej o Death Rushu, naprawdę to jest prawdopodobnie unikat najważniejszy, jeśli chodzi o mapkowanie. Jeśli chodzi o potężne unikaty na tym buildzie, to jednym z nich jest Brass Dome. To potężna zbroja, która nie posiada życia, nie posiada spell suppression i generalnie jeśli będziemy nią grać, to rezygnujemy ze spell suppression, bo nie damy rady go skapować, ale dobrze wyrolowana daje tysiące armoru, odporność na kryty i aż plus 5 do wszystkich max resów. Z obecnym zmienionym drzewkiem jesteśmy w stanie z Brass Dome'em uzyskać jakieś 86% max resów, co w połączeniu z naszą ascendancją, że armor dodatkowo redukuje elementalowe hity, sprawia, że będziemy kosmicznie odporni na elementalowe obrażenia, nawet przy braku spell suppression. Jeszcze raz, czemu ten konkretny item ma swój oddzielny dział w filmie? Właśnie dlatego, że zmienia sposób, w jaki się budujemy i jeśli gramy Brass Dome, to rezygnujemy z baz Armor Evasion na rzecz samych baz armorowych, rezygnując również ze spell suppression. Też jeśli gralibyśmy Brass Dome'a, możemy wycofać się z tych punktów zarezerwowane, znaczy nowo zdobyte 8 można zdobyć na różne rzeczy, na przykład wydać tutaj na Panopticon, czyli jeden z najważniejszych punktów pod kątem bossingu. Generalnie jeśli chcielibyśmy bossować, to chcielibyśmy wziąć te punkty albo je zanointować, znaczy Panopticon konkretnie, ale generalnie można to zrobić tak, o, gdybyśmy grali Brass Dome'a i tam jeszcze, ile to jest, 1, 2, 3, 4, 5, jeszcze mamy 3 punkty na jakieś inne głupoty. Często jak wrzucam build, zadajecie mi pytania, na przykład czy ten build zrobi blighty, czy ten build zrobi logbooki, czy ten build nadaje się na bossy. W skrócie, ten build nadaje się do wszystkiego, chociaż jako typowego bossera ja bym go nie polecał. Bosserem jest nudnym, żmudnym, ciężkim, trudnym, powolnym, ale wszystkie takie mechaniki bardziej związane po prostu z czyszczeniem potworów naprawdę poradzi sobie znakomicie, czy to logbook, czy to blight, czy cokolwiek innego. To tyle na dzisiaj, jeśli macie jakieś pytania, zostawcie je w komentarzu. Już jutro możecie spodziewać się kolejnego startera, tak więc wyczekujcie. W linku w opisie filmu macie ważne linki, takie jak na przykład dokument, w którym będziemy z Owim aktualizować na bieżąco z buildami na Ligę 3.21, ale także m.in. mój Twitch, na którym będę streamował codziennie w lidze Path of Exile Crucible. Dzięki!